Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach cyrk, prawdziwy cyrk w postaci SDRA2, rozdział 3, Daily Life. Jesteśmy na trzeciej wyspie, jesteśmy w parku rozrywki imienia Satsuki, czyli naszej drogiej klaunicy, ulubienicy wielu z pierwszej części gry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. No i moi drodzy, będziemy przeszukiwać dalsze zaczątki tego ogromnego i rozległego parku. Tak naprawdę przeszukiłem dopiero pierwszą z trzech sekcji obszarów, jak zwał, tak zwał. Przed rozpoczęciem tego całego cyrku, jak to nazwałem wcześniej, gorąco zachęcam was do zostawienia jakiejś aktywności pod odcinkiem. Niesamowicie to pomaga, dobrze o tym wiecie. Was kosztuje tak naprawdę dosyć niedużo, a mi ogromnie pomaga. Dziękuję wam bardzo. Przejdźmy do atrakcji, Wychodzimy sobie stąd. Joruku tutaj sobie stoi, niech sobie stoi, ona się nie boi. Tak samo jak Nikkei. Nikkei to był mój ulubiony, absolutnie tutaj uczestnik. Bramy chyba zawsze to samo mówią, że po prostu nie możemy zapomnieć o użyciu handbooka. Jedna z atrakcji, obracające się filiżanki. Można wsiąść do takiego ogromnego naczynia i ono się obraca i obraca i obraca. Robi się mi niedobrze, kiedy na to patrzę zbyt długo. Okej, myślałem, że to będzie jakaś fajna scena. Jest karuzela. Karuzela mi się bardzo fajnie kojarzy z taką gierką, która się nazywa AI: The Somnium Files. Tam się w ogóle zaczęła cała akcja tej gierki przy takiej karuzeli, takim bardzo mrocznym parkour rozrywki. Dlaczego o tym wspominam w ogóle? Słuchajcie, teraz kiedy to oglądacie, podejrzewam, że niebawem, za miesiąc, zaczniemy serię z drugiej części tej gry. Wspominam wam to dlatego, że dużo z was lubi Danganronpę, a to jest akurat gierka twórców Danganronpy. Bardzo fajna, bardzo tajemnicza, bardzo ciekawa, którą mam na kanale. Pewnie dużo osób wie, bo to było jeszcze rywane w czasach, kiedy mój kanał troszkę miał taką raczej... był w takim uśpieniu, nazwijmy to tak. Dopiero jak Rompa wróciła, to wszyscy zaczęli się jakoś tutaj pojawiać, aktywnie się zaczęło robić i super, cała reszta. Ale o co mi chodzi? Polecam wam ją zapoznać się z nią, ponieważ będziemy grać w drugą część. Ona będzie prowadzona jako seria całkowicie poboczna, w sensie nawet nie poboczna jak Ace Eternity, tylko jeszcze poboczniejsza, bo będą wakacje, więc będą pewnie codziennie odcinki, takie bardzo dodatkowe, tam o godzinie 18 czy 20 nawet. Także polecam gorąco, bo... jeżeli mi wierzycie, a zaufaliście mi przy Ace Eternity, zaufaliście mi przy Your Turn tutaj, to wierzcie, że ta seria też powinna was bardzo zaciekawić. Czy tak bardzo jak dwie wymienione przeze mnie produkcje? Może nie do końca, ale naprawdę warto dać jej szansę, bo ma bardzo fajny klimat, niesamowicie fajne postacie, to jest chyba największy jej atut. No i teraz będzie druga część, na którą ja się osobiście giga jaram. Więc odpowiadając, tak, będę rywał raczej całą grę. Wątpię, żeby nawet słabe wyświetlenia mnie zatrzymały, chociaż bardzo gorąco by was zachęcam, żebyście jednak aktywnie działali pod każdą serią. Nieważne, czy grę robicie, czy nie, no bo to po prostu jest dla dobra kanału, dla dobra ogółu, żeby kanał nigdy nie przestał działać, bo jak kanał może, jak kanał podupadnie, to może z czasem troszkę zwolnić, mniej materiałów, może w ogóle nie materiałów, będę musiał zająć się czymś innym, żeby przetrwać jakby życiowe rozterki. Także gorąco zachęcam do wspierania ogólnie. Przepraszam za taką tutaj blok, który poświęcam na tym odcinku cenę czasu antenowego, ale po prostu pomyślałem, że dużo osób tą serię ogląda z SDRA 2, więc gorąco zachęcam po prostu do wspierania kanału i będziemy razem działać nad tymi różnymi czytanymi perełkami. Dobra, Iroha, Nijiuwe. Sora, znalazłeś coś? Czy możemy na chwilę się zatrzymać i po prostu ocenić, jak idealnie zielono-pomarańczowa Satsuki pasuje do tej sceny? Wygląda jak taki creepy potwór, który patrzy i czeka, aż tylko będzie... jak Iroha się odwróci, będzie mogła ją tercała tak... Nie, właściwie to nie. Iroha, wyglądasz na super zadowoloną. O, wyglądam? Cóż, nic na tej imprezie. Parkę rozrywki! Parkę rozrywki! O, kiedy Monosowa powiedział o tym parku rozrywki, szczerze nie spodziewałam się zbyt wiele, ale to jest super! To jest zupełnie jak w Dainyland. To było moje marzenie, żeby tam pojechać. Iroha, czy to jest twój pierwszy raz, kiedy odwiedzasz parkę rozrywki? Ponieważ dla mnie to jest pierwszy raz. Przez to całą amnezję. Tak, ale zawsze szukałam ich w internecie i przez SNS. Przepraszam, że zapytam, a czy twoja rodzina nie była super bogata? Trochę mnie to zaskakuje, że nigdy nie byłaś w parku rozrywki. Och, co do tego... mam swoje powody. Cóż, nie wątpię, ale i tak jestem zaskoczona. Dla mnie samochodzenie po ulicy sprawia, że serce bije mi szybciej. Prawda? A oprócz tego, będziemy tutaj przez jakiś czas, racja? No, miejmy nadzieję, że na stałe, ponieważ jeżeli stąd wyjedziemy, to prawdopodobnie przez to, że ktoś kogoś zabije. Więc Iroha, trzymajmy kciuki, żeby wszystko było dobrze, żebyś ty się dobrze bawiła, żebyśmy my byli bezpieczni. A my możemy tutaj się za darmo bawić całymi dniami. O, aż chce się żyć. No nie do końca. Pamiętaj, że musimy stąd uciec. Pamiętasz o tym, prawda? A fakt, że Wojdy istnieją, oznacza, że ktoś zostanie zabity, jeżeli nie zrobimy niczego. Masz rację. Zbytnio się podekscytowałam. Przepraszam. Ale... Przecież można chyba trochę pojeździć po atrakcjami, kiedy przeprowadzamy śledztwo, kiedy ktoś się nudzi. Więc myślenie pozytywnie... Więc myślenie pozytywnie mówiąc jest zdecydowanie na plus. Trochę dziwne zdanie, ja źle je przetłumaczyłem. O, perfekcyjne wyczucie czasu. Jedna z was, nieważne która. Dajcie mi na chwilę swój handbook. Podejrzewam, że całkowity przypadek, ale zauważcie, że to jest druga sytuacja, kiedy Shobai ma jakąś prośbę do nas i... osobami, które tą prośbę otrzymują, jesteśmy ja oraz Iroha. Takie małe... Nie, pewnie przypadek. Shobai... Żebyś się teraz odezwał pierwszy? Co w ciebie wstąpiło? Dobra, wystarczy już te oględzenia, dajcie mi po prostu... Muszę coś przetestować. Nie. Co oferujesz w zamian? To nie jest tak, że ty z nami współpracowałeś za darmo. Lubię Shobaia, ale bardzo dobrze mi powiedziałeś, Sora. Więc ty, daj mi swój. Ja? Ale dlaczego? Iroha, w takich momentach musisz być silna. Inaczej będziesz popychadłem. Masz rację. Dlaczego miałabym ci dawać swój handbook? I podziękowałaś mi nawet ostatnim razem, kiedy cię obudziłam. O Jezusie. Dawaj mi go teraz, chyba że chcesz, żebym oderwał ci łeb. A, proszę. Iroha, nie podawaj go mu. Shobai, naprawdę jesteś gnojkiem. Oddawaj Irosze jej handbook. Gracz, ty mnie ignorujesz? Hej. Monosowa. Mam tej złodzieja, Monosowa. Zostałem wezwany. Ale to jest zabawna sytuacja. Monosowa, Shobai właśnie ukradł handbook Irochy. Co? Shobai. Kradzież nie jest zezwolona w szkolnym otoczeniu. Oddawaj go w tym momencie. Na miłość boską. Leczenie możecie po prostu zamknąć raz. Niczego nie ukradłem, pożyczyłem go. Zaraz go zwrócę, okej? Nie mogła to pozwolić, jeżeli Iroha sama z siebie nie dała zgody. Strata handbooka jest bezpośrednio związana z zasadami szkoły. Jeżeli go po prostu zabierzesz, Iroha może ukarać cię za naruszenie zasad. Może zostać ukarana za naruszenie zasad. A, hej, to nie fair! Wiem, że może cię nie obchodzić to, czy ona zginie, czy nie, ale proces mógłby być dosyć niezręczny. Będziesz w centrum tak skomplikowanej i złożonej sprawy morderstwa. Czy to ma jakikolwiek sens dla kogoś, kto nienawidzi tak męczących rzeczy? Dobra, dajcie mi 5 minut. 5 minut i oddaję. A jeżeli tego nie zrobię, możecie mnie ukarać za naruszenie zasad. A, cóż, to trochę... Jeżeli mówisz takie rzeczy, to chyba nie oznacza, że nie masz żadnych złych zamiarów. Okej, zacznij dodatkowych zamiarów. Pozwalam ci na pożyczenie handbooka Irochy. Będziemy tutaj we trójkę czekać, a ty musisz zwrócić go w przeciągu 5 minut. A, jesteś wkurzający. Hej, Bubblehead. Włącz swój handbook. Ale czy ja mogę zapytać, co ty właściwie planujesz zrobić? Nie twoja sprawa. Po prostu zostań tutaj i poczekaj. No, to było straszne, Sora. Iroha, powinniśmy teraz uciec. Jeżeli będziemy z dala od Shobaia przez 5 minut, to będzie jego koniec. To jest absolutna racja. Sora, przypomniały mi się takie memy, gdzie stoi taki diabeł i mówi I just have to say, I'm a big fan. Jestem naprawdę wielkim fanem. Wow. Co za diabelski pomysł. Na to nie pozwolę. To jest oficjalna umowa pomiędzy Shobaiem a Irohą. A według jej szczegółów, Iroha, jesteś zobligowana, żeby poczekać na Shobaia. Nie ma problemu. Sora ogłusza Irohę, zabierają na plecy i uciekają. Żartowałam. Dlaczego odpowiedziałeś tak poważnie? Monosowo, dlaczego wciąż tu jesteś? Odejdź stąd, zajmiemy się handbookiem. Co powiedziałaś? Po tym jak przeszedłem taką drogę, żeby pomóc wam... co to za zachowanie? Wystarczy. To ostatnia szansa, mówię wam. Powiedzmy, że Sora powiedziała mu w bardzo ekspresywny sposób, żeby wyszedł, nie wracał i żeby... Nie mogę wam tego ubrać delikatnie w słowa, bo jeżeli bym to zrobił, to prawdopodobnie dostałbym jakąś blokadę na YouTubie. Po prostu powiedziałem mu bardzo ekspresywnie, że sobie poszedł. I to tak bardzo szybko, bo inaczej będzie z nim źle. Boże, szkoda mi Monosowy. Czasami, naprawdę, ale tylko czasami jesteś straszniejsza od Shobaia. To się czasami przydaje. Jestem miła, kiedy muszę. Proszę. O, dziękuję. Pojawiłeś się wcześniej niż myślałam, Shobai. Tak po prostu odszedł? Cóż, to rzadkie, żeby on w ogóle do nas się odzywał. Tak w ogóle. Jestem ciekaw, co... Tak teoretyzując, co na dobrą sprawę Shobai mógł teraz sprawdzić? Musiało to być coś sprawdzone szybko, bo nie zajęło mu to dużo czasu, więc podejrzewam, że sprawdzał coś w tej strefie. Zastanawiam się, czy sprawdzał być może jedna z atrakcji ma jakąś lukę, którą on chciał sprawdzić nie swoim dziennikiem, czy po prostu chciał zobaczyć, czy dziennik jest w stanie, czy obcy dziennik, który jest aktywny, jest w stanie przepuścić osobę, tak żeby ta osoba weszła z dziennikiem do środka jakiejś atrakcji. Jaki byłby ten cel, nie wiem, ale być może to... Będzie miało jakiś taki wewnętrzny sens po prostu. Nie podejrzewam, żeby Shobai szykował tu pole do walki. Ewentualnie może szykować sobie, ale tak z czystej ciekawości, żeby po prostu być na bieżąco i nie być zaskoczony żadną mechaniką podczas procesu. Zastanawiam się, co on zrobił z moim handbookiem. Jestem ciekawa. My, normalni ludzie, nie rozumiemy czegoś takiego jak Shobai. Pewnie kiedyś jak był mały, został ugryziony przez wściekłego psa, czy coś. W porządku. Okej. Sprawdźmy karuzelę. To jest jedna z atrakcji. Karuzela. To jest po prostu must have. Konieczna do odwiedzenia lokacja, jeżeli chodzi o jakąkolwiek jazdę. Czy ona nie jest zazwyczaj dla dzieci albo dla par? Chyba bym wolała coś bardziej budzącego emocje. A, budzące emocje? Pieniądze! Pieniądze zawsze budzą emocje. Dobrze, zobaczmy co tu jeszcze mamy. Mamy wejście do... magazynu? O mój Boże. Czy to jest schowek? Jest tutaj masa tych głupio wyglądających lalek. Czym jest to miejsce? Sora, co wyrabiasz w magazynie? O, co? Dlaczego nagle mnie uderzyłaś? Jest tutaj ciemno i tłoczno, nie wspominając już o tych strasznych lalkach. Każdy by zrobił coś takiego, jeżeli ktoś by wyskoczył nagle i go wystraszył. Czy ona go tak automatycznie uderzyła? Wciąż jestem nauczycielem. Przemoc jest przeciwko zasadom, więc proszę, opanuj się. O co chodzi z tymi lalkami? Nic wielkiego. To one są na paradę, którą regularnie organizujemy. Paradę? Tak. Duma całego parku. Kiedy nadejdzie dzień, będę pewien, żeby ogłosić ją dla was wszystkich, więc proszę, poczekajcie na to. Przepraszam, ale nie jestem zainteresowana. Ale co ten schower ma wspólnego z paradą? Jakby to wyjaśnić. Schower istnieje w oddziale A oraz C w sektorze. Kiedy parada się zaczyna, lalki zaczynają się ruszać. Zaczynają się ruszać? W środku macie ludzi? Nie, ruszają się automatycznie przez nasz program. One wszystkie mają zamki błyskawiczne i są w środku puste, ale zaprogramowałaś się, żeby się ruszały? O, jest coś takiego. Możemy je drążyć? W porządku. Wysoka technologia naszej wyspy pozwala na wszystko. Chyba pamiętacie, że mogliśmy sprawić, żeby miejsce procesowe się obracało, pamiętacie? Tak czy siak, kiedy parada się rozpocznie, Satsu pluszaki od sekcji C ruszą do sekcji A, a tamte ruszą vice versa do sekcji C. Będzie parada, będzie śpiewanie oraz tańczenie, będzie niesamowity pokaz nadziei i marzeń, więc zdecydowanie wam to polecam. Co robisz? A? Nie interesujesz mnie ty, więc... Jeżeli powiedziałeś coś... Jeżeli powiedziałeś wszystko, co miałeś, to spływaj. Teraz. Czuję, jak moje serce marznie, kiedy usłyszę ten chłodny komentarz. Niestety, Mikado, niestety. Nie sądzę, żeby te informacje były użyteczne, a nie zaszkodzi pojedzie reszcie. Nie zaszkodzi. Duża ilość lalek, które są ułożone w szeregu. Niezbyt podszepiający widok. Tutaj też samo. O, jestem ciekaw, jak to się wszystko potoczy w tym rozdziale. Realnie. Jest tutaj tyle ale. Dobra, dobijesz luster, zobaczmy sobie. Oczywiście na szybciorka sprawdzę sobie to, czy nie ma monetek. Gabinet luster, wchodzimy. Jedna z atrakcji chyba polega na tym, żeby uciec z ogromnego labiryntu luster. Wygląda trochę fazowo. Nie chcę tam wchodzić. Naprawdę nie chcesz tam wchodzić? A to szkoda wielka. W sensie... wybaczcie, jeżeli to odbierze ktoś za hejt, ale ja to nie potrafię zrozumieć, nie potrafię tego pojąć. Jak grupa, której zadaniem teraz jest zbadać jak najwięcej, może sobie pozwolić na to, tu nie wchodzę, bo tutaj boli mnie główka, tutaj nie wchodzę, bo coś tam, tutaj nie wchodzę, bo mi się nie podoba. No nie, chyba nie chcę uciec. Okej, to są pewnie wagoniki, czyli to jest tak rozwinięty system. Myślałem, że to są takie wagoniki trochę jak na kolejce w Danganronpie drugiej, kiedy jechali do winogronowo-truskawkowego domka, to jest takie wręcz mały tramwaj, metro, coś w tym stylu. Więc to jest o tyle ciekawe, że no, jeżeli ktoś będzie to wykorzystywał, to naprawdę w godzinnym oknie może zrobić bardzo dużo, po czym odjechać sobie do innej strefy. I nawet jeżeli postawę, oczywiście jestem prawie pewien, że Shinji albo Setsuka w pewnym momencie wpadną na pomysł postawienia strażnika, to ten strażnik nic nie będzie wiedział. Stacja monowagoników zatrzymuje się co godzinę na inspekcji bezpieczeństwa. Monowagoniki wyjeżdżają z budynku B o godzinie 8. Ten drugi wyjeżdża 5 minut po. I ostatni pociąg jest między 20 a 21. Okej. Jest tutaj jakaś brama. Ta brama pozwala ci pójść na inną stację. Chyba jest podziemne przejście. Można się efektownie ruszać pomiędzy... dostosowując się do kierunku pociągu. Okej. I to są te przejścia. To powiem wam, że to bardzo skomplikowane tak naprawdę. W sensie... Na moje, jedyna osoba, która może to realnie zaproponować, to albo morderca, albo Shinji, żeby pilnować główny plac, jeżeli mamy opcję takiego poruszania się, moim zdaniem. Monowagonik. To jest monowagonik, o którym mówiła Monosowa. Tak jak tłumaczyła wcześniej Monosowa, nie było żadnych bram przed monowagonikiem. Mówi, że to przez to, że jest uważane za środek transportu, a nie za atrakcję. Monowagonik szybkim tempem poruszać pomiędzy oddziałami. Skoro można z niej oznaczyć widok parku z góry, ma większą wartość niż zwykły transport. Normalnie trzeba by było przejść głównym placem, jeżeli chciałoby się przejść z jednego oddziału na drugi. Ale lepiej by było wykorzystać monowagoniki w pełni, żeby przekroczyć wyspę. Powinnam to zapamiętać. No, jest to dosyć ważna informacja. Możemy się teleportować, na razie nie potrzebujemy takiego czegoś. Tutaj mam kolejną bramę. Okej, nic tak naprawdę ciekawego. I to tak naprawdę na dobrą sprawę chyba jest wszystko, jeżeli chodzi o część A tego parku. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy, w ogóle strasznie te klauny, w sensie nie zdziwię się jak obudzimy się z jakąś kosą zakrwawioną w plecach, jeżeli tak dalej pójdzie. Blok B nas interesuje. Okej, tutaj przyszedłem ze stacji, prawda? Jest. Na tej stacji raczej nic nowego się nie dzieje. Mamy coś, co... Nie wiem, to wygląda jak kolejka górska chyba? Także to jest jeden punkt zaczepienia, który tutaj mamy. Mamy taką karuzelę, która chyba rozprostowuje te huśtawki, sprawia, że one tak lecą tak prawie że poziomo, co jest w sumie też ciekawe. Mamy trasy różne, jakiś deptaczek. Przejście w dół, a tutaj maszt jakiś ogromny. Mamy też oczywiście... statek. No i dobra, to chyba wszystko, więc sprawdzam po kolei w poszukiwaniu monokredytów dodatkowych. Ich nigdy nie zabraknie. O! Dalej jedzenie. Dobra, zanim pójdziemy do Shinji'ego, to odwrotnym ruchem aha, to znowu jestem tutaj? Okej, byłem pewien, że stąd wchodziłem, ale mi się musiało wydawać po prostu. Zacznijmy może od... albo może od tamtej atrakcji. O, Sora! Ciężko pracujesz jak zawsze? Jak idzie ci szukanie wskazówek, Shinji? Cóż, nic godnego uwagi, jak zawsze, ale... nie poddam się. I dam z siebie... Co powiedziałeś? Nie rozumiem cię. Swoją drogą, wyglądasz jak ten typ, który lubi taki dreszczyk emocji. Chcesz się spróbować? Nie, absolutnie. Nie jestem w nich zbyt dobry. Proszę, nie proś mnie o to. Aha. To pomyślał, że taki duży atak się będzie bał. Może jestem opakowany i duży na monostatku. Ale po raz pierwszy jestem w parku rozrywki. Nie ty jedyny. Gdybym miał takim pojechać, to chyba bym wybrał karuzelę. Shinji jeżdżący karuzelą. Mergo... Ja się zastanawiałem przez chwilę, nie mogłem sprawdzić jakby kontekstu zdania, ale Shinji jeżdżący karuzelą. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Czy to jest dziwne? Nie, wcale. Kiedy dobrze to zbadasz, możemy przejechać się tą karuzelą, jeżeli będziesz chciał jak nagroda. Co to na to, Shinji? Czy to tylko takie wrażenie, czy ty traktujesz mnie trochę jak dziecko? Ja tak naprawdę jestem starszy od ciebie. Pomówienia. Wierty tylko liczba. Dobra, co tutaj mamy? Roller coaster. Jest jedna z atrakcji, roller coaster. Każdy park rozrywki potrzebuje przynajmniej jednego. Nie pamiętam, żebym była kiedykolwiek w jakimś parku rozrywki, ale to wygląda zabawnie. Okej? No to weźmy środka z ciekawości. Aha, okej, bo to jest po prostu tutaj kolejka, rozumiem. Jakoś w ogóle inaczej skojarzyłem, myślałem, że to jest daszek, ale całego budynku, a tu, że jest taki jakiś pokazanie, co się mniej więcej dzieje. Okej. Tutaj na dole na deptaku nic nie ma, jest tylko droga w dół, jest też ten maszt. To jest jedna z atrakcji. Gyro Drop. On powoli jedzie na górę i spada kiedy... wtedy naraz. Szczerze to brzmi spoko. Powinnam się przejechać? Okej, to nie jest taki zwykły masz, tylko to jest taka jakby... coś ale karuzela, nie do końca, taki bardziej wagonik, który... które tak jedzie o górę i potem czasami na przykład masz przypętać wagoniki, które też się przykręcają, tak jakieś wicy odcinają. Kojarzę to z parków rozrywki. Coś to jest. O! Dodatkowa kaska, jak miło. Dobra, no to co, teraz... Czekajcie, bo tutaj sprawdziliśmy. Och, Sora, ty też sprawdzasz wyspę. Luki, zabawne, że ja cię tutaj wpadłam. Tutaj są przecież ulokowane te straszne atrakcje. Czy takie cię interesują? Nie, nie do końca. Poza tym... boję się wysokości, mam lęk wysokości. Nie jestem dobry w jazdach. Znam tutaj zaciągnięty przez brachola. Co więcej, znalazłeś coś? Jeżeli mówisz o wskazówkach do ucieczki z obucie gry, to nie. Spójrz na to. No jest wskazówka, ale wciąż. Co to? Wejdę do tego statku pirackiego, Sora. Zostań tutaj i rozejrzyj się po wystawie obok bramy. Na wystawie obok bramy. Sora, dotknij historii na swoim tablecie. Historia. Okej. To pierwsze to jest zapewne Shobai. QJ3WB9. A BP1VW9. Okej. To jest Yuki. Który teraz piknął, nie? Bo było piknięcie. O, pojawiły się jakieś literki. Yuki, co to jest? Nie jestem do końca pewien, ale zakładam, że to jest historia ładowania. Ładowania? Jest 8:47, racja? Nowy log został zapisany z takimi oznakami, z takimi znakami czasowymi. Ponieważ właśnie przeszedłem przez bramkę. Spójrz dokładnie, kiedy będę wychodził. Tak, teraz ekran. No rzeczywiście jest. No w sensie spodziewałem się tego, prawda? Teraz pojawiło się, że wyszedłeś. Masz rację, to zdecydowanie... No, przyda się po prostu. Tak, podejrzewam, że log jest stworzony, kiedy dziennik uczniowski jest potwierdzony. As ID. ID to jest dowód osobisty. Ale to podejrzewam, że po prostu nabiera takiego znaczenia, jakby siłę. Ten log. A co z tym toporą, co była 20 minut temu? A, to pewnie brachol. Byliśmy jedynymi, którzy blokowali serce B. Nie, przepraszam, zapatrzyłem się na słowo. Byliśmy jedynymi w sercu B, aż ty przyszłaś. Okej, w sensie, spojrzałem na to blok B i pomyślałem, że chodziło o to, że coś było zablokowane tutaj, ale to po prostu już mi się źle skleiły słowa w głowie. Rozumiem. To by oznaczało, że ten QJ3WB9 to jest identyfikator Shinjiego. Aha, i to jest identyfikator w tym kontekście. Wszystko mi się teraz ułożyło. Kiedy BP1VW9 to jest twój. Poczekaj. Nie, to nie to. Poczekaj chwilę. Przejdę jeszcze raz. Zaraz, sprawdź jeszcze raz. Okej. Czyli po numerach nigdzie nie dojdziemy, bo są one losowe. Przynajmniej Yuki ma tak ustawione losowo. Identyfikator się zmienił, chociaż przeszła przez bramę ta sama osoba. Widzisz? Wpadłem na to przed chwilą, ale ID chyba jest stworzone randomowo za każdym razem, kiedy jeździsz atrakcją. To znaczy, że możemy sprawdzić, dowiedzieć się, że ktoś jeździł atrakcją, o jakiej godzinie, ale nie wiem, nie będziemy wiedzieli, kto to jest. Okej, ale myślę, że to jest bardziej, w sensie, myślę, że ta funkcja jest zbudowana po to, żeby pokazać, czy ta sama osoba wchodziła i wychodziła, bo to jest dosyć ważne, tak naprawdę w kontekście całości. Tak, jestem ciekawy, dlaczego dali taki niewygodny system, ale te informacje zdecydowanie są czymś, co trzeba zapamiętać. Jeżeli wystąpi morderstwo i przestępca będzie jechał tą atrakcją, Możemy użyć tego, żeby dowiedzieć, że nasze alibi są mocne przy użyciu tych timestampów. Chociaż najpierw było, gdyby nie było żadnego morderstwa, możemy mieć nadzieję. Pogadałem sobie z Yukim jeszcze troszkę i rozeszliśmy się, żeby dalej badać wyspę. Sprawdźmy jeszcze może ten statek piracki. Jedna z atrakcji, wiking po lewej i piracki statek po prawej. Jest to napisane na tablicce, że to jest jazda dla kogoś, kto lubi emocje. Szczerze to brzmi spoko, może powinnam się przejechać. Może, być może. Sprawdźmy jeszcze to na pewno. Nie wiem, czy sprawdzałem już. Przyznam wam szczerze, że trochę mi wypadło z głowy. Dobra, to chyba wszystko. Także moi drodzy, kończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o aktywności pod materiałami, łapki w górę, komentarze. Zapraszam was do opisu, macie tam różne linki do moich mediów społecznościowych. Szczególnie wam polecam ten na samej górze do Twitcha, gdzie streamuję bardzo często, więc możecie mnie tam spotkać. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, o ile się nie mylę. Jeszcze nie zrobiłem sobie rozpiski, kiedy to nagrywam, ale... Chyba widzimy się dopiero w piąteczek o godzinie 18. A może to już teraz w piąteczek oglądacie? Czekajcie, muszę sobie to gdzieś w głowie połączyć. Nie, to chyba... A może oglądać to już w piątek? Chyba oglądać to w piątek. Jeżeli oglądacie to w piątek, premierowo oczywiście, no to jutro widzimy się o 16, jeżeli jest jutro sobota. A jeżeli oglądacie to w... środę, to widzimy się w piątek, ale chyba to będziecie oglądać w piątek, jeżeli będziecie oglądać w dzień premiery. Także dziękuję wam raz jeszcze, no i do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy zwiedzać sekcję C, ostatnią, która została nam w tym parku. Trzymajcie się ciepło, hej, pa pa.